nie? Takich rzeczy mi brakowało, to jest chyba z wczoraj. No dosyć gruba gałęź. O, trzasła. I tu widać, że coś się działo. Czy jakiś byczor. No, w bardzo podobnym miejscu jak w tamtym roku. Bo w tamtym roku to drzewo naparzał. A to jest dosłownie 10 metrów wcześniej. Nie było tego jeszcze 2 dni temu. Tam jest coś drugi. Tego słychać tutaj najbliżej. To jest najbliższy. A tam w trzcinach jest trzeci. Ten się chwilowo nie odzywa. Najbardziej jest aktywny. Tutaj w środku. I tamten też jest cicho na razie, ale ryczą bardzo mocno. Okej, ten wielki byk daleko nie uciekł. Ryczy masakrycznie. Okazało się, że chodził za łanią. Ale tutaj przez chwilę mi się go udało tam gdzieś nagrać. Nie wiem, czy będzie widać. No, ryczy mocno. Gdzieś go powinno być widać przez chwilę. No mocno ryczą teraz, pobudzone maksymalnie. O, spacerował sobie za łanią. Kurczę, trudno przez te krzaki wyostrzyć. Może nie widać, ale tu jest byk. A tutaj łania podjadała sobie jakieś roślinki. On tak za nią sobie chodził i ryczał. A tylko, że ona jest bardziej czujna, trzeba na nią uważać. Ale teraz przeszły w dobrym kierunku, bo będę miał całkowicie pod wiatr. Także może jeszcze spróbuję do wieczora gdzieś tutaj wyłapać. Kalczone drzewa przez byczora. Jedno. Tutaj drugie. Tutaj chyba się tarlał. W błocie. A tu największe. Aż się posypała kora. No, taka ich dzienna ostoja pomiędzy trzcinami. No, tu są trzciny z jednej strony, a tam z drugiej strony.
ten potężny dosyć. Ten wydaje mi się, że z łaniami był, a ten pierwszy go tam próbował nękać. Nie ma wideo z telefonu. Tutaj młody sobie stoi 20 metrów. On już wie, że tu jestem. Nie wiem, co mam zrobić. Pogadam trochę, co byśmy się poznali może. Młody, taki 2-letni, może 3-letni. Dobra, może go bardzo nie spłoszę niepotrzebnie. Niech sobie pójdzie. No ale nie chcę pójść. Stoi cały czas. Komary gryzą, o co zrobić. I tutaj jak sobie spacerowałem nad Pilicą, jak obserwowałem te niektóre większe jakieś krzaki, to tutaj może nie było, ale tam w środku pól widziałem, że tam były poobcierane porożem, czyli też tutaj się sporo działo pewnie. Byki musiały wychodzić i tam tarzać się. I wszedłem na taką łączkę, bo tutaj są trzciny, tu chyba kiedyś musiał być bardziej podmokły teren. Za to jest inna jakby trawa, można tu sobie spokojnie chodzić. I taka ciekawostka, pewnie coś tutaj się działo, jakaś walka musiała być. Znalazłem kawałek poroża, to jest świeże poroże, widać, że odłamane. Bo tutaj to ma takie jakby, no jeszcze czerwone dosyć. Czyli musiały gdzieś tutaj się chyba tarzać między sobą. A jeden mu się wziął i odłamał. Gdzieś tutaj coś się chyba działo na tej łące. Zostawię dla myszek. Chyba, że ktoś chce lokalizację, to mogę podać, to sobie znajdzie, weźmie, jak to potrzebne do czegoś. Zupy raczej się nie ugotuje, a myszki jedzą i im to smakuje. Tutaj coś rozwalone jest, trochę kretowisko, no gdzieś tu musiało się coś zadziać, chociaż już chyba jakiś czas temu, bo nie widać mocno. Chociaż no tu trochę starzana jest jakby trawa, czyli gdzieś tu akcja była. Teraz mniej więcej widać na tej łące blisko miejsca, gdzie był ten odłapany kawałek poroża. O, czyli tutaj coś się działo, bo są powyrywane resztki trawy. Tutaj jest jakaś rozwalone i tutaj jest bardziej. I tutaj widać, że tu porożem było ryte, bo są takie wąskie ślady. Czyli to może nie walczyły ze sobą, tylko może on sobie wydurnił się i sam sobie złamał. Po prostu najpierw za mocno chciał zaorać trawkę, no i mu się wzięło i złamało. Tu jest jedno takie miejsce, czyli gdzieś stąd musiał wyjść. Tu najpierw zaczął, tu jest drugie, tu jest trzecie i ten opierak tam jest dalej. Później schodził chyba tam do lasu. Czyli myślę, że to ciekawe miejsce jest gdzieś na Pilicy, żeby je próbować. A może teraz to za późno, ale fotografować jak przez rzekę.
się przeprawiają.